Zagrożenia psychospołeczne w pracy personelu młodzieżowych ośrodków wychowawczych przedstawi dr Joanna Bugalska, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Proszę Państwa, powoli będziemy wracali, a ja chciałam zaprosić teraz na prezentację na temat zagrożeń psychospołecznych w pracy personelu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Ja prezentuję pracę mojego zespołu pod kierownictwem dyrektora Łukasza Banki, ale również prezentował tę pracę Andrzeja i dr Anna. Zainteresowaliśmy się tym tą grupą nauczycieli, bo jest to pan nauczycieli. I w tej chwili złożyło, że projekt realizowany jest w ramach projektu wieloletniego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Podobnie jak projekt, z którego przyczyny spotkaliśmy się tutaj, którego kierownikiem jest pani Teresa Kiewicz. Tak więc badania ankietowe, zarówno w naszej grupie, jak i w grupie nauczycieli prezentowane nam przed chwilą, odbywały się w tym samym czasie. I wiele aspektów poruszanych w naszych kwestionariuszach ankietowych dotyka tych samych kwestii, więc będziemy mogli porównać częściowo te wiedzy. Czemu właśnie te same umowy? No wiemy wszyscy, że jest to przykład pracy o szczególnym charakterze. Zgodnie z ustawą w załączniku drugim pozycji 21 znajdują się właśnie prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawy. Zgodnie z definicją, praca o szczególnym charakterze to są takie prace, które wymagają szczególnej odpowiedzialności, szczególnej sprawności psychofizycznej. Należyte wykonywanie tych prac w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu i życiu innych osób. No i możliwość należytego wykonywania tych pracy w ośrodkach zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia się właśnie tych sprawności psychofizycznych związanych z procesem starzenia. Zidentyfikowaliśmy takie zasoby psychospołeczne, które właśnie powinny cechować osoby nauczycieli czy w ogóle personel pedagogiczny wykonujący pracę w MOW. Jest to umiejętność koncentracji uwagi, szybki refleks, łatwość podejmowania decyzji pod wpływem zmieniających się bodźców, podzielność uwagi, wysoki stopień koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolność do pracy w szybkim tempie, szybka zmiana formy aktywności oraz metod działania, a także odporność zmęczenia. I teraz proszę Państwa, przedstawię Państwu serię wyników badań właśnie tej grupy. Wybraliśmy tak naprawdę trzy grupy. Wszystkie trzy grupy to jest personel merytoryczny wykonujący pracę o szczególnym charakterze. Czyli to na czerwono poświetlone to jest ta grupa, o której mówimy, czyli personel wychowawczy MOW, ale później badaliśmy jeszcze grupę personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekłych psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, a także personel medycznych oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień, personel w bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Co łączy te trzy grupy, poza tym, że znajdują się w załączniku drugiego ustawy państwa? Jest to intensywny i bezpośredni kontakt z innymi ludźmi związany z koniecznością udzielenia pomocy w różnych formach. Czyli w MOW-ach jest to stała opieka nad osobami młodocianymi mającymi konflikt z prawem lub problemy społeczne. A w innych grupach jest to ratowanie życia i zdrowia, czy opieka nad osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi. To jest charakterystyka badań grup. Tak mniej więcej porówno po 200 osób badaliśmy w każdej grupie. Jak spojrzymy na płeć, to zdecydowanie w tej dużej grupie dominują kobiety, większość osób, ponad 80% z wykształceniem wyższym i średnim. Badania przeprowadzane były w całej Polsce, to jest mapa z Polską, stąd pozyskiwaliśmy ankiety. Wracając do naszej grupy, czyli nauczycieli
szkolnym wychowaniu, schronisk dla dzieci oraz zakłady poprawcze. I w tej grupie, proszę Państwa, średni wiek to było około 43 lat. Przeważały kobiety 78%. Mówimy, że to tak trudny zawód, jednak kobiety nadal przeważają, trochę mniej niż w tej całej grupie, ale jednak. Staż pracy około 14% i prawie 90% to są pracownicy z wykształceniem wyższym. Zatrudnieni na takich stanowiskach. W większości nauczyciele wychowawcy, ale byli też pracownicy pedagogiczni, wykonujący inne prace, terapeuta zajęciowy, psycholodzy, pracownicy socjalni. I teraz wyniki badań tych właśnie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Porównujemy zawsze przy każdej cesze, porównujemy trzy grupy. Grupa nas interesująca, czyli ten personel zakładu wychowawczego, to jest trzecia kolumna, szary, no u mnie jest szary, no ale trzecia kolumna. Więc to, co zwraca uwagę z tego slajdu, że przeważają, dominują w obciążeniu wśród wymagań pracy wymagania emocjonalne, a także wymagania ukrywania emocji w wielu sytuacjach. I to mniej więcej na podobnym poziomie we wszystkich badanych grupach. Co widzimy również, wymagania poznawcze są, badani zwracają uwagę na ten typ obciążenia. Jeśli chodzi o organizację i treści pracy, to wyżej niż chociażby ten personel domu opieki społecznej, czyli żółta, druga, środkowa kolumna, pracownicy zakładów, personel zakładów wychowawczych wyżej oceniał takie rzeczy jak możliwość rozwoju, różnorodność pracy, a także przywiązanie do pracy. Relacje interpersonalne i przywództwo. To, co zwraca uwagę, to wyższe, tam są strzałki, to jest to istotność statystyczna, na poziomie istotności statystycznej. Te czyste relacje interpersonalne, ale przede wszystkim jasność nagród, czy systemu zawodowego, czy poczucia przewidywalności i to jakby jest na wyższym poziomie niż pozostałe grupa. Natomiast gorzej nasza grupa ocenia w porównaniu z pozostałymi klimat społeczny. Te wymagania, ale przede wszystkim zaangażowanie w pracę wpływa zdecydowanie na równowagę pomiędzy pracą a życiem rodzinne. I jak widzimy, nasi wyżej oceniają, nasi personel zakładów wychowawczych wyżej z innymi grupami ocenia konflikt rodzin, konflikt praca, rodzina, a także niepewność pracy. Czyli to w odczuciu tego naszego personelu jest jakby największym stresorem. Co ciekawe, na dosyć wysokim poziomie wszystkie grupy oceniają satysfakcję z pracy. Negatywne oddziaływanie tych stresorów pracy w takich warunkach na to jeszcze nie jest zdrowie. Tutaj mamy negatywne działania ze strony innych pracowników. To jest cały szereg takich oddziaływań poprzez plotki, poprzez konflikt pracy, dopuszczliwe zachowania, testowanie, groźby, przemoc fizyczna czy mobbing. Jak widzimy, nasza grupa, czyli te trzecie kolumny, zachowanie z pozostałymi we wszystkich tych kategoriach doświadczały mniej takich zachowań. Tym niemniej, najczęściej plotki, jakieś konflikty w pracy, dopuszczliwe zachowania we wszystkich tych trzech grupach zawodowych występowały. I teraz stan zdrowia. Stan zdrowia, proszę Państwa, jest mniej więcej bardzo dobry i doskonały. To jest ten żółty i zielony, jak dodamy, mniej więcej 50%. A poza to jest trochę lepiej niż badania w ogólnej populacji, które widzieliśmy przed chwilą, pokazywała Pani profesor Bortkiewicz. Tym niemniej, no tylko 50% aktywnych zawodowo osób wykonujących bardzo trudny zawód uważa, że ma bardzo dobry i doskonały stan zdrowia. Zdrowie psychiczne i dobrostan. Więc ogólnie nasi pracownicy z tych personel zakładów wychowawczych wyżej w porównaniu z pozostałymi grupami ocenia swój stan zdrowia. Być może jest to w tym roku właśnie zdrowego pracownika, bo tylko takim utrzymuje pracę.
nadciśnienie. Najczęściej występowało w tej grupie nadciśnienie, bóle pleców, a także alergia i inne zmiany skórne. Również astma i choroby serca w mniejszym stopniu. Także to jest, to nadciśnienie powtarza się, prawda, z grupy nauczycieli, które pokazywało nam na wicesatorki. Natomiast tu pojawia się astma i stany alergiczne. Również badaliśmy stan, styl życia, bo jest to ważne w kontekście tego stanu i obciążenia psychicznego, ale nie tylko, bo słyszeliśmy, że to jest też wyraźny związek z chorobami przewlekłymi, więc grupa nauczycieli, wychowawców kadry pedagogicznej, MOW-ów i innych ośrodków zdecydowanie częściej przyznaje się i stosuje przede wszystkim środki uspokajające i nasenne. Wracając do picia alkoholu, jest to też, potwierdza się, że nauczyciele dużo piją. To jest, tu są podane dawki dzienne w przeliczeniu puszki i filiszki, więc widzicie Państwo, wygląda to tak, że nauczyciele wychowawcy MOW-ów, no nawet puszki piwa nie wypijają się. Nie wiem, czy to jest, musicie Państwo porównać, bo ja nie wiem, z czym to porównać, w każdym razie nie jest to problem tej grupie, aczkolwiek systematyczne i przewlekłe są używanie alkoholu. Porównaliśmy tu Państwa w Instytucie Pani Pracy w Zakładzie Ekonomicznym bazę danych fizjologicznych, biomechanicznych i psychospołecznych. I rzucamy tam wszystkie badania naszego mojego zakładu, a to są prace ponad 20 naukowców, więc jest tego dużo. Nawet nie mogliśmy się doszukać grup porównawczych, tym niemniej znaleźliśmy do naszych grup jeszcze nauczycieli badani wcześniej, to są nauczyciele badani właśnie przez wspomniany Marcelaszewską, a także 300 policjantów. I chciałabym pokazać Państwu porównanie badania wypalenia zawodowego, które mierzono akurat w tym przypadku oldenburską skalą wypalenia i która bada jakby dwa aspekty. Po pierwsze wyczerpanie, czyli uczucie nadmiernego obciążenia fizycznego, poznawczego, emocjonalnego, czy w ogóle poczucie nieradzenia sobie ze stresem. To jest takie trochę związane z tym, o czym mówiła Pani Profesor Markowicz-Sandorska. A drugi aspekt to jest dystansowanie wobec pracy, czyli jest to przyjmowanie takiej obojętnej, cynicznej wręcz postawy wobec pracy, zarówno co do otoczenia, treści, przełożonych czy podopiecznych. I to są, proszę Państwa, wyniki. Te trzy pierwsze kolumny to są właśnie trzy wcześniej przedstawione przeze mnie grupy, natomiast różowa to są nauczyciele i niebieska na końcu to są policjanci. I w odniesieniu do tego wyczerpania, czyli pierwszego aspektu, pracownicy zakładów poprawczych różnili się tylko istotnie statystycznie, tylko w porównaniu z policjantami. Czyli mieli wyższy poziom wypalenia zawodowego w porównaniu tylko i wyłącznie z policjantami. Natomiast pod względem zdystansowania to różnice właśnie z tych trzech naszych badanych grup różniły się od nauczycieli ogólnych, no tych, którzy nie pracują w ośrodkach z tak trudną młodzieżą. I jest to różnica istotna statystycznie, czyli tak jakby to zdystansowanie się wobec pracy różnicuje trochę te dwie grupy pedagogów. Podsumowując, proszę Państwa, w pracy personelu młodzieżowych ośrodków wychowawczych dominuje to wysokie obciążenie emocjonalne, czyli wynikające oczywiście z pracą z trudną młodzieżą konfliktową, która albo popadła w konflikty, albo wręcz w trakcie pobytu je wznieca. Z tym związana jest również to przeskakiwanie takie emocjonalne, czy wręcz niejasność roli między od opiekuna poprzez osobę, która wyciąga konsekwencje. Czyli dominuje zdecydowanie wysokie obciążenie emocjonalne. Także obciążenie ilościowe. Duża godzina pracy, duża ilość do wykonania w bardzo ograniczonym czasie w danej jednostce, a także wysoki poziom konfliktu praca-rodzina.
Czyli cały czas poczucie, że czas poświęcamy nie rodzinie, powodujące napięcie emocjonalne i cały czas to wychodzenie z ról. Czy to pedagoga, trudność właściwie wyjścia z roli pedagoga w ośrodku wychowawczym, a powtarzanie odbywanie tej roli w środowisku rodzinnym. Skutki stresu, więc oczywiście te dolegliwości zdrowotne, o którym mówiłam, naciśnienie tętnicze, na plecu, alergie. Zdolność radzenia sobie w związku z tym ze stresem pracy może znacząco się obniżać poprzez bierność fizyczną w czasie wolnym od pracy. Ja nie pokazywałam tych wyników, ale ta grupa pracowników była nie tak zadowalająca pod względem aktywności fizycznej w czasie wolnym. Wręcz przeciwnie, to dominowały znakomite większości brak podejmowania takiej aktywności nie częściej niż raz w tygodniu. A także nadużywanie środków nasennych i uspokajających. I teraz tak, metody wsparcia, bo na pewno jest to grupa, w której wsparcie jest zewsze potrzebne. I te metody wsparcia, w ogóle wsparcie możemy podzielić na kilka takich, grup. Po pierwsze szkolenia w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, treningi uważności, treningi wzmacniania odporności, czy treningi budowania zasobów osobistych, szkolenia w zakresie prewencji agresji ze strony wychowanków, czy szkolenia kadry kierowniczej w zakresie rozpoznawania symptomów uzależnienia od leków i procedur postępowania w takich przypadkach. Kolejną grupą takich oddziaływań w kierunku wsparcia są, są działania obniżające obciążenie pracy, czyli dostosowanie liczby pracowników do potrzeb kadrowych, wcześniejsze planowanie prac, partycypacja pracowników w ustalaniu harmonogramu, zmniejszenie ilości pracy papierkowej, czyli tej biurokracji. To są elementy, które wyszły też, jak pamiętacie Państwo, w tym kwestionariuszu z badania ludzkich nauczycieli przedstawianych przez profesor Bokiewicz wcześniej. A także szkolenie kadry kierowniczej w zakresie metod zmniejszania obciążenia ilościowego i jakościowego pracy. I również działania wzmacniające relacje między pracownikami. Ten klimat źle oceniany, klimat społeczny był tłumaczony przez naszych badanych pracowników, że oni nie czują więzi z pracą, nie czują wsparcia ze strony kolegów, nie identyfikują się z tym miejscem. Więc w celu chociażby poprawy tego klimatu społecznego ważne by uświadamiać przełożonym rolę wsparcia w miejscu pracy i korzyści tego płynące, uświadamianie pracownikom roli tego wsparcia koleżeńskiego w radzeniu sobie ze stresem, zwiększenia dostępności sieci wsparcia pracy poprzez łatwiejszy dostęp podkładny do przełożonych, czyli zdecydowanie taka partycypacja w spotkaniach, dyskusjach również tej kadry zarządzającej i organizowanie grup samopomocy. Pan profesor zorganizował telefoniczną grupę i pomógł koleżance z Lublina bardzo skutecznie. No i w końcu promocja zdrowego stylu życia. Nie będę się nad tym skupiała, bo o tym wszyscy wiemy, to jest teraz jeden z ważniejszych tematów. I teraz proszę Państwa, to co mówiłam, powtarza się w tej niebieskiej monografii, to jest stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze, a także wyjdą w tym roku, bo są już w redakcji, trzy poradniki dla każdej z tych grup badanych, czyli przypominam, zawodów wykonywanych w warunkach szczególnych, z propozycją właśnie form wsparcia zróżnicowanych w zależności od wykonywania. Dziękuję Państwu.